Już jest moja nowa książka Rozwij swoją firmę. Witaj, nazywam się Marcin Gokowka, jestem seryjnym przedsiębiorcą, a na tym kanale dzielę się swoją wiedzą z zakresu budowania biznesu, marketingu, sprzedaży, budowania zespołu, aspektów prawnych, księgowych, podatkowych. A dzisiaj chcę się pochwalić i zaprezentować moją nową książkę o tytule Rozwij swoją firmę. Zebrałem w tej książce zarówno swoją wiedzę, jak i kilku moich przyjaciół, którzy podzielili się swoją wiedzą z zakresu rozwijania biznesu w Polsce. Na początku kilka słów o tym, dlaczego w ogóle postanowiłem napisać taką książkę. Przede wszystkim od dłuższego czasu prowadzę już szkolenia i doradztwa i widzę, że większość zresztą szkoleń o tym samym tytule Rozwij swoją firmę i widzę pewne schematy, widzę pewne mechanizmy, czego potrzebują polscy przedsiębiorcy. Sam założyłem ponad 20 firm, małych, średnich przedsiębiorstw, które rozwijałem zarówno w Polsce, jak i za granicą i widzę, że są to pewne rzeczy, które się powielają. Wiem, co działa u mnie, wiem, co działa u innych osób, dlatego wszystkie te rzeczy zebrałem w książce po to, żeby się tym podzielić i wydać książkę. W książce Rozwij swoją firmę mamy po kolei rozdziałami napisane etapy, takie jak w życiu to normalnie funkcjonuje, jak w biznesie funkcjonuje to wszystko, jak się rozwija krok po kroku biznes. Jest to wiedza w 100% praktyczna. Dlatego, że jakby taki też już jestem, tak? Osoby, które obserwują tutaj kanał na YouTubie, wiedzą, że bardzo często po prostu mówię prosto z mostu. Osoby, które były na moich szkoleniach, wiedzą, że no po prostu nie owijam w bawełnę, tylko mówię w taki sposób, jak to naprawdę funkcjonuje. Czasami karcąc, że tak powiem, urzędy, czasami karcąc przedsiębiorców, czasami chwaląc, tak? I pokazując dobre rozwiązania. W momencie, kiedy pisałem tą książkę, tak wiedziałem, że musi to być podane w jak najbardziej praktyczny sposób, ale też taki, który będzie łatwo strawny dla osób, które będą czytały książki. Problem, jaki widzę w książkach biznesowych, jest taki, że jest to albo wiedza gdzieś tam zza oceanu, która nie zawsze ma takie zastosowanie u nas tutaj w biznesie, albo taki, że jest to zbyt teoretyczne, tak, i zbyt obszerne. Dlatego zależało mi na tym, żeby ta wiedza była maksymalnie praktyczna. Książka jest podzielona na poszczególne etapy i rozdziały, w której przechodzimy przez sprzedaż, przez budowanie zespołu. Bardzo fajne metody mają pokazane, marketingowe. To jest też jedna z moich takich najmocniejszych stron, czyli marketing i sprzedaż, dlatego że wiem, że największą trampoliną do rozwijania biznesu w większości firm jest właśnie to, żeby zwiększyć sprzedaż, tak? I bardzo dużo osób w ogóle w taki sposób rozumie rozwijanie firmy przez zwiększenie sprzedaży. Dlatego tam też poświęciłem sporą część tego właśnie na marketing, tak, na to, żeby zbudować marketing, dlatego że ja też w dużej mierze uważam, że w momencie, kiedy robimy bardzo dobry marketing, a później dostosujemy dobrze proces sprzedaży, no to ta sprzedaż będzie się robiła. Tak? Oczywiście my jesteśmy w tym wszystkim potrzebni, natomiast jeżeli masz bardzo dobry marketing i dobry proces sprzedaży, to ta sprzedaż po prostu będzie rosła. Zaprosiłem też osoby do współpracy, do tej książki, dlatego że jakby tytuł jest Rozwij swoją firmę. Założenie jakby dla osób, które już mają swoją firmę, ale wiem, że dużo osób sięgnie po tą książkę w momencie, kiedy jeszcze będzie przed rozpoczęciem swojego biznesu. Osoby, które są projekt managerami w biznesie, dlatego zaprosiłem do tej książki kilku gości. Pierwszym gościem jest Mariusz Umszyca, autor książki o biznesplanie, współautor książki o tym, jak otworzyć swój pierwszy biznes. No i wtedy Mariusz tutaj napisał właśnie o tym, jak podejść do tematu otwierania firmy. I pierwszy rozdział właśnie oddałem Mariuszowi, żeby on jako ekspert od tego tematu napisał o tym, w jaki sposób podejść do tematu samego otwierania firmy. Więc być może dla osób, które już dłużej prowadzą swoją firmę, no to będą w stanie gdzieś tam wyciągnąć takie rzeczy, gdzie może na początku popełniły jakiś błąd, a jeżeli komuś, że tak powiem, duma nie pozwala wracać do początków, to może zacząć od drugiego rozdziału. Kolejnym moim gościem jest moja żona, która napisała rozdział o tym, jak się żyje z seryjnym przedsiębiorcą. Czyli tam jest trochę prywaty. I osoby, które wiedziały o tym, że moja żona pisze ten rozdział, to powiem Wam, że większość osób to tak najbardziej czeka na ten rozdział. Już nawet sugerowali, że powinna napisać osobną książkę na temat tego właśnie, jak żyje się z seryjnym przedsiębiorcą, jak to jest. Więc może też jak w formie prezentu, czy właśnie dla osób, które gdzieś tak jako małżeństwo tak funkcjonują, gdzie jedna osoba jest przedsiębiorcą, druga niekoniecznie. I wtedy z jakimi wyzwaniami się mierzymy, w jaki sposób podchodzimy do tego tematu z perspektywy
mojej żony. Więc no, też jakby zasada była taka, że ona pisze, ja tego nie zmieniam. Nie? Także tak też tak zostało, jak napisała. Kolejnymi gośćmi, można powiedzieć, tak, to jest całego rozdziału o formach prowadzenia działalności i aspektach prawnych w prowadzeniu działalności. Tutaj zaprosiłem moje wspólniczki z kancelarii Mediator Legal, Bratek Okowska-Świderska, czyli Monika Świderska i Justyna Bratek napisały właśnie rozdział o tym, w jaki sposób należy podejść do form prowadzenia działalności. I tutaj taka ciekawostka, jeszcze dosłownie kilka dni przed drukowaniem no musiały być wprowadzone zmiany, dlatego że przepisy się zmieniły i jest to, no, śmiem twierdzić, teraz najbardziej aktualna książka, jeżeli chodzi o właśnie przepisy prawne, podatkowe, przede wszystkim formy prowadzenia działalności, dlatego że no, świeżo z drukarni, gdzieś tam jeszcze przed samą drukarnią były wprowadzone aktualne przepisy, aktualne zmiany, tak? Kolejna osoba, z którą współpracowałem, no to już w rozdziale bonusowym jest też taki, są dwa rozdziały bonusowe, jeden ja napisałem, a drugi to jest o odurzeniach. I tutaj zaprosiłem Gabrielę Sienkiewicz, z którą współpracuję w e-mediatorze, firmie odurzeniowej, która napisała też kilka słów właśnie o tym, w jaki sposób, no jeżeli by się zadziało coś złego, coś gorszego w biznesie, to jakie są w ogóle możliwości wychodzenia z zadłużeń w biznesie. W tym przypadku skupiliśmy się na przede wszystkim właśnie biznesie i nikomu oczywiście tego nie życzę, ale zarówno na szkoleniach, czy doradztwach, czy po prostu od waszych wiadomościach otrzymuję i wiem, że część osób chce rozwijać swój biznes, ale na chwilę obecną jest ciężko, tak? Już jest w złej sytuacji finansowej, w złej sytuacji jest firma, więc może warto właśnie od tego etapu zacząć, czyli jakby rozwój, natomiast też poukładanie sobie tych rzeczy, żeby nie nieść takiego plecaka doświadczeń, czy tam plecaka, no, przeszłości, tak? Czyli poukładanie tych rzeczy, a później startować dalej. Druga rzecz jest taka, że też no, mam takie, a nie inne doświadczenia, które mi mówią, że czasami przy bardzo intensywnym rozwijaniu firmy można o niektórych rzeczach zapomnieć, można po prostu popełnić jakieś błędy, a nawet jeżeli samemu się ich nie popełni, to można po prostu być w takiej branży, czy mieć jakieś takie wyzwania, że w pewnym momencie firma będzie miała problemy finansowe, czy też jako przedsiębiorcy będziemy mieli problemy finansowe. Więc nikomu nie życząc tego, ale mając takie, a nie inne doświadczenia, czuję się w obowiązku też przekazać właśnie taką wiedzę, żeby no, być bezpiecznym, tak? I żeby oprócz tego, że zabezpieczymy się odpowiednio formami prawnymi, formami prowadzenia działalności, tak? No to jeszcze, żeby wiedzieć, jak poukładać sobie później głównie te tematy finansowe. Na okładce tutaj opinię dał mi sam Lech Kaniuk, tak, który jest multimilionerem i jedną z ikon polskiej przedsiębiorczości, polskiego biznesu. Jestem no, tym faktem zachwycony. Przedmowę napisał Dariusz Wak, który jest założycielem akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, w których to już od założenia, z których skorzystało 16 tysięcy startupów. To jest, no, to jest hit, nie? Także tutaj jakby osoby, które jeszcze dodatkowo udzieliły no, rekomendacji, wsparcia, tak, w tej książce, no to jest dla mnie no, komplement, tak mogę powiedzieć zdecydowanie, że jest to komplement. Książkę to dedykuję przedsiębiorcom, jakby jest to dla przedsiębiorców, dla osób, które no przede wszystkim jednak w Polsce, tak, dlatego że ja myślę, że za granicą część tych rzeczy jak najbardziej można wykorzystać, natomiast już takie rzeczy związane stricte z prawem, podatkami, formą prowadzenia działalności, nie, no to jest w 100% dla przedsiębiorców działających w Polsce. Więc no, tutaj dedykuję tym osobom, ale też dlatego, że większość moich doświadczeń jest właśnie no, ponad 20 firm rozwijanych w Polsce. Moje doświadczenia ostatnich lat są w Polsce. Kilka firm działało międzynarodowo, natomiast no właśnie z 80-90% mojego doświadczenia jest tutaj w Polsce. Więc no, też wiedząc, z jakimi problemami jako praktyk się mierzę, jako przedsiębiorca się mierzę, z jakimi problemami moi klienci się mierzą, jakie mają też oczekiwania, jakie mają dążenia, tak? To no jakby pełen szacunek do wszystkich osób, które są małymi i średnimi przedsiębiorcami, tak, czy tam prowadzą małe i średnie przedsiębiorstwa. Śmiem twierdzić, że większość z nas teraz już to sobie prowadzi, daje rady, ale gdyby wiedziało przed założeniem firmy, z czym to się naprawdę wiąże, jak to później wygląda, jakie są wyzwania, to chyba trzy razy więcej by się zastanawiali nad tym, czy aby na pewno zaczynać. Więc jakby z mojej strony ogromny szacunek dla wszystkich przedsiębiorców, którzy działają, którzy walczą, którzy krok po kroku chcą się rozwijać i tak naprawdę budują kraj, budują no też gospodarkę, tak, dają
miejsca pracy, no to jest no ciężka droga, tak trzeba powiedzieć. Natomiast mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że właśnie dzięki tej książce dostaniecie zarówno motywacji do dalszego działania, może trochę inspiracji, ale przede wszystkim masę konkretnej wiedzy, praktycznej, takiej, którą można po prostu od razu podczas czytania wdrażać w swoim biznesie lub wskazówki, gdzie szukać dalej informacji, żeby dalej się rozwijać. Także to są, no, ja jestem super dumny z tej książki, zadowolony. Kilka dni przed tym, zanim poszła jeszcze do druku, jeszcze raz ją sobie przeczytałem i to jest na maksa, bym powiedział, osoby zespołu mi powiedziały, że Marcin, kurczę, nie powinieneś tak mówić, ale na stories, na swoim Instagramie nagrałem i powiedziałem, że sam się nakręciłem po przeczytaniu tej książki, tak, że ona naprawdę jest tak dobra, jestem tak z niej zadowolony i tak dumny. I oprócz moim współautorom chcę jeszcze podziękować osobom, które mnie cały czas wspierały przy pisaniu tej książki. To jest mój wydawca Kamila Rowińska. Jest to Kasia z zespołu od Kamili i jest to Patrycja z mojego zespołu, które to, no, gdyby nie te osoby, to myślę, że jeszcze jakiś czas tej książki by nie było, a na pewno nie byłoby jej w takiej właśnie formie. Chcę też Wam podziękować za to, jak już dotychczas byliście aktywni przy chociażby wyborze okładki. Ostatecznie okładka wygląda tak, czyli jest to jakby miks tego, co było pokazane, plus właśnie takie Wasze sugestie, które dawaliście, plus nasze odczucia, więc no, ja jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. Jak wygląda ta książka. No i Was oczywiście zachęcam do zakupu na stronie marcinkokowka.com na sklepie. Jest już do zamówienia w przedsprzedaży. 15 stycznia będzie oficjalnie premiera, a już od dzisiaj można ją zamawiać w przedsprzedaży. Także no, zachęcam i na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale.